Witajcie drodzy widzowie, 30 grudnia, sobotę, z warsztatu działam dzisiaj na warsztacie. Słuchajcie, w dalszym ciągu tutaj wczoraj prace stanęły, musiałem jeździć do Krajenki kupić jeszcze potrzebne rzeczy. Tam do tego plecaka, do mechanizmu różnicowego, śruby, no to widzieliście, co tam trzeba było kupić, to kupiłem. No i dzisiaj jeszcze musiałem pojechać, słuchajcie, bo nie kupiłem, nie wiem jak to było, że zapomniałem kupić łożyska. Kupiłem trzy łożyska 6208, ale tutaj tego łożyska, które przychodzi tutaj do napędu obrotościomierza, jest łożysko większe 6209. Tego łożyska nie miałem, więc musiałem też teraz wyskoczyć jeszcze i kupić to łożysko tutaj w pobliskim Agromiksie w Debrznie. Także działam dalej. Zachęcam was bardzo serdecznie, wszystkich widzów, którzy nie subskrybują kanału, aby zasubskrybowali kanał mój, przycisnęli dzwoneczek, wówczas będziecie otrzymywać powiadomienia o filmach najnowszych na kanale. Także też zachęcam do aktywności na kanale, do komentowania pod filmami. Piszcie, co tam u was, jak sytuacja w temacie, w naszej branży, w temacie rolnictwa. No i co, ja teraz osadzam łożysko, słuchajcie, chcę już tutaj zamknąć właśnie tutaj ten dół. Zaraz włożę ślimak, teraz nabiję łożysko i będę się przesuwał dalej. Tu jeszcze muszę tylko sobie, tu już mam ładnie wyczyszczone, ale jeszcze muszę, jak nabiję łożysko, pozostałości po podkładce, tutaj nie wiem, czy też było silikonowane, muszę jeszcze troszkę tutaj to poprawić, odczyścić. Dobra, także ja działam. Możecie sobie teraz patrzeć na moje poczynania. Jutro Sylwester, poniedziałek, nowy rok, jeszcze nam zostanie jedno święto Trzech Króli i można powiedzieć, że rok się zacznie już na dobre, kolejny sezon już wkroczy, nowy rok. O, trzeba zawsze tutaj jeszcze pozabierać ładnie. Używam do tego skalpelka. Chociaż tu jest trochę, te szpilki mi przeszkadzają, ale skalpelkiem najlepiej. Ciepło, deszcze padają, słuchajcie, wody na polach mamy, można powiedzieć, że ziemia się nasyciła, bo płynie
rowami melioracja zbiera z pól, także u nas tu jakoś ta melioracja jest wszystko drożne, bo zastoisk wody nie ma, ale jechałem wczoraj do krajenki po części, to tam po drodze widziałem duże zastoiska. Duże zastoiska wody na polach, także albo melioracja nie funkcjonuje tak jak trzeba, nie wiem, albo sobie rolnicy poprzytykali drenaż, gdzie wchodzi do rowu, żeby te pola im się tam opiły tej wody i bliżej wiosny ją spuszczą, ale gdzie jest zboże, to jest niewskazane. Teraz niby prognozy mówią o tym, że od przyszłego czwartku znowu jakieś mrozy mają przyjść, opady śniegu. Mróz na wschodzie do minus 12, u nas tu wiadomo trochę niższy, ale kilka stopni mrozu w całym kraju ma być i być może znowu sypnie śniegiem. Niech pada, na razie jest styczeń, niech ta zima do marca się wyszumi, a później w marcu niech się robi już wiosna. A jak nie ma zimy w styczniu, w lutym, to później nie ma wiosny w marcu. I w kwietniu jest zimno. Lepiej, żeby jak ma być zima, to niech jest teraz. W styczniu i w lutym. O, ładnie jeszcze trochę pozbieram to, co jest. Tym skalpelkiem naprawdę mówię wam, że się dobrze robi, bo to jest cienki. Powierzchnia jest ostra. Ładnie można to stare wszystko pozabierać. No i dobra, będę miał już to wyczyszczone, przyszykowane. Mogę dawać uszczelkę, posmarować i możemy już to skręcać, zakładać. No i dobra, słuchajcie, światło wam tu włączę. Będzie lepiej widać, nie? Teraz tak, łożysko mam nabite. Teraz nabijam napęd. Napęd od obrotościomierza. Ono jest, to koło jest na klinie. Na klinie troszeczkę tu olejem sobie. Posmaruję sobie olejem, słuchajcie, żeby mi to bez problemu tam wskoczyło. Dajemy oleju troszeczkę i na zewnątrz też, żeby tu na łożysko. By nie stawiało oporu za dużego, żeby nie walić tu młotem. Już mam wszędzie ładnie czysto. No i wkładamy, słuchajcie, teraz. Teraz bym musiał od razu po klinie. Klin mój, gdzie jest? Tutaj. Po klinie to. Klinik. Żebym później nie miał problemu z ustawianiem go. Przydałby mi się mały młotek, a tutaj nie mam tego młoteczka małego, nie? Tak, jeden. Taki mały miał. To jest najmniejszy, tak? O, ten trochę lepszy. A nie, masz tu, patrz. Ten mały miałem. Jest. Jest. Yes.
Dobra. Damy mu też tutaj oleju. Nie ma co żałować. Tak to jest. Pomału robimy. Ciepło na warsztacie. Przyszedłem, zaczynałem pracę. Było 5 stopni. Teraz już mamy 15. Także bieda nam tutaj z majsterkiem nic nie zrobi. Słuchajcie, nic nam bieda nie zrobi. Tu jest ciepło. Deszcz przepaduje, deszczu sporo już. Dobrze, tam na tym wyszło. Nie? Złapało łożysko. Teraz by się przydała dłuższa tulej. To amortyzuje. Amortyzuje mi. Muszę sobie coś tutaj znaleźć. Majsterek walczy z plecakiem. O, zobaczcie, majsterek tutaj te ramiona musi zdjąć. A tu było, patrz, ktoś to punktował albo było, to tak musiał mieć założone. Teraz nie wiem, czemu on niżej dźwiga. No co, może na zwolnicach jest opuszczony? Może jest wybita, ale i tak, żeby to zregenerować, te wałki trzeba wyjąć. Nie, trzeba to wyjąć. Ale zaznaczyłem, a tu jest, nie? Kreska też. No. Widocznie tak samo było, albo się pomyliliśmy. Może trzeba będzie go unieść, wiesz, żeby to było w powietrzu, tu coś podłożyć, tak się... No dobra, jakoś to zdejmiemy. Możesz jeszcze to zalać. Dobra, ja muszę sobie coś teraz wziąć, żeby tu dobić to koło. Bo to mam... Nie mam uderzenia. Dobra, teraz muszę sobie klinów dobić. Klinik. Podkładka i zakręcamy. Także. Dobra, słuchajcie, szczypcami dociągnąłem, majsterek zblokował, ile się dało, bo tu jak rozkręcaliśmy, to ja klucza nie miałem, bo to poszło ręką. Ona poszła ręką. Teraz jest dokręcona na tyle mocno, że będzie wszystko ok. Dobra, teraz słuchajcie, obudowę posmaruję sobie silikonem i to zakładam. I zakładam. O, wykręcasz, nie stoi. Stoi szpileczka. Dobra, szpilkę mamy wkręconą, bo się wykręciła razem tam z nakrętką. Też,
Teraz tak, smaruję. Słuchajcie, smaruję sobie obudowę i tu mamy zakręcone. Wszystko ładnie. Smarujemy obudowę z silikonem i zakręcamy, aby tylko był. No i ładnie. Mam posmarowane. Wkładamy. Podkładek nie ma, dobra. Zakręcone jest, czyli mamy komplet, wszystko. Można to zamykać. O! Podkładki idą stare. One są bardzo dobre jeszcze. Nie mam nowych takich czarnych podkładek. Te podkładeczki są jeszcze luks. Takich nie kupi. Dokręcimy i będzie. Także jutro Sylwester. Poniedziałek nowy rok, później tydzień znowu do 6. No i od 6 już, słuchajcie, już będzie leciało na nowy licznik. Będziemy starsi o rok. Tak mówią. Oj, jest nakrętka. Leżała. Będziemy o rok starsi. W tym roku ja spędzam Sylwester z żoną na białej sali i z córką. Majsterek gdzieś tam idą na... Majsterek idzie na prywatkę chyba. A, tu 14 teraz, dobra. 14 to tu mamy. A my z żoną spędzamy Sylwestra, jak to mówią, na białej sali. Majster tam z tyłu zaraz wałek zamknie. Daj mi, majster, ten. Co? 14 tam z... na warsztacie była. Ja zobaczę, bo tu mi się chyba ta jedna szpilka już obraca. Nie chcę jej ciągnąć. A tym... Nie, idzie jeszcze. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Tak, żeby nie pourywać, nie poprzerywać ich. O, słuchajcie, to mamy zrobione. Dół mamy zamknięty. Dół mamy zamknięty ładnie, dobra. Teraz wkładam ślimak. Ślimaczek. Troszeczkę posmaruję. Nie wiem, czy już smarowałem chyba. Smarowałem. O-ring poszedł nowy. O-ring wymieniony, słuchajcie. O. I tak to musi pracować. Teraz tak. Tu jest...
ścięty w jednym miejscu, bo musi dojść tutaj do obudowy. Musi dojść do obudowy ładnie. I teraz musi mi spasować też tam, słuchajcie, na ślimak musi mi się obracać. Musimy go dobrze ustawić. Teraz bym musiał... Obraca się, czyli jest dobrze. Obraca się? Nie, wpadł mi jeszcze. Weź majster zakręć kołem tam. Tym kołem tu z przodu, co trzymałeś. Ja zobaczę, czy on się obraca, czy wszedł ładnie na swoje miejsce. Musi się kręcić. No, obraca się. W jedną i w drugą stronę. Dobra, to czyli to mogę teraz dobić. Mogę to dobić, ten klocek tu blokowałeś. Dobra, tu jest. Także na warsztacie mamy czas do, słuchajcie, do 1 marca. 1 marca, jak pogoda pozwoli, orkę robię na swoich poplonach. Orać można szybciej chyba. Czy 15 lutego nie mogę orać? Możecie pisać w komentarzach, jak to jest z tymi poplonami. Wydaje mi się, że 15 już lutego można w pole wchodzić. Ale nie jestem pewny. Możecie napisać. I zadecydowałem wczoraj. Słuchajcie. Będę szedł w oszczędności z nawozami. Wszystko po tych poplonach. Tą dużą działkę obsieję grochem. Będę chciał tyle grochu zasiać, żeby mieć 20% w strukturze zasiewu bobowatych, żeby uzyskać dopłatę wyższą. Teraz, czy tam idzie dobrze? A co? No tam, czy wchodzi to. Aha. Żeby za dużo nie bił. Jeszcze? No, no. Dobra. Pokręć jeszcze tym kołem, zobacz, czy to się obraca. Ładnie. Dobra. Słuchajcie, tu mamy zamknięte. Teraz nabijamy łożysko. Zbić musimy łożysko. Zaraz wam pokażę. Tam przeniesiemy kamerkę. Musimy tutaj majsterek już. Mamy nowe łożysko, to będziemy zmieniać. Musimy zbić to łożysko i założyć nowe. Bo to już jest wypracowane, ono już szumi, hałasuje. Łożysko damy nowe. Także teraz będę się zajmował tutaj zbiciem tego łożyska. Wczoraj oglądałem, jak gościu odrestaurował Forda, ten TW, czy DW one są? TW chyba. No, no, starego. 25. Mm-hmm. Nie wiem ile to, 6-cylindrowy silnik. Jest? No, możesz założyć ją. Czekaj. Tu ma wcięcia w otwory, czyli tak. No, tu nie, miałeś no tu... poznaczone. A to tak, ale jeszcze tu jest. Tu ma wypukle. O, to obojętnie. Nie, bo to jest od wybijania, od prasy. To na no. To nie patrz. Tylko ty sobie tu, tak jak zaznaczyłeś. Tak ją zakładę, jak ci tam pasowało, bo wiadomo, że te otwory mogą być trochę dobre. Nie musisz tak dociskać, bo tu będziesz musiał... I teraz tu, tak? Teraz tu cieniutko dajemy. Co, łożysko? W tą stronę wszystko musi. Łożysko tam zbijemy. O.
Możesz majster tu zakładać, zakręcać, a ja sobie zapalę z widzami tutaj papieroska. Także jak wam mówiłem, ja idę groch, bobowatę. Tam mam działkę 13 hektarów. Na 53 hektary, te które zgłaszam do dopłat. 20%, słuchajcie, to 10% to jest 5,30. Musiałem mieć 10,60. 10,60, bo zróżnicowana struktura upraw. Możecie mnie tam poprawić, jeżeli źle mówię, ale ja to, co wiem, to jest 20% trzeba mieć roślin bobowatych. Tam jest chyba nie tylko bobowate, bo też motylkowe, nie? Motylkowe i bobowate. O ile się dobrze orientuję. Także jak zasieję tą działeczkę, tam jeszcze trochę z niej dam na ugór, jak już tak będzie koniecznie wymagany. Też tam z ugorem to jest coś takiego. Ktoś też z was mi pisał, z widzów pisał mi, że 1,5% chyba. Jak będzie brakowało, no to nie ma sankcji. Czyli wychodzi z tego, że 2,5% jak nie będzie ugorowane, a tylko będziecie mieli ugoru 1,5%, to już nie ponosi się żadnych sankcji. Ale jak to jeszcze będzie, to dopiero moim, się... Moim zdaniem 2,5, tak ja słyszałem. Majsterek mówi, że 2,5 trzeba mieć, a 1,5 można nie mieć z tych 4. A ja mówię odwrotnie. Możecie pisać w komentarzach, jak jesteście zorientowani. Ale mówię, że dokładnie jak to wszystko będzie, to się okaże dopiero na wiosnę, jak już będzie kampania przyjmowania, składania wniosków. Bo tam też cały czas izby rolne wnioskują o to, żeby było odstępstwo od ugorowania. Też jestem po nowym roku umówiony na rozmowę z wiceprezesem Pomorskiej Izby Rolniczej. On będzie bardziej zorientowany. Mam tam kilka spraw do poruszenia. Chciałbym się dowiedzieć, czy są zabezpieczone, bo ja z tego, co czytałem w budżecie na 2024 rok, na rolnictwo nie ma zabezpieczonych środków na jakiekolwiek wypłaty, rekompensat z tytułu suszy. Więc pytanie takie, po co było w ogóle poprzez tą aplikację składać wnioski? Mamy oszacowany protokół. Ja mam oszacowane 42% strat w gospodarstwie z tytułu suszy. Tam jest kwota wyliczona 98 tysięcy. To teraz co ja mogę, o co mogę się ubiegać? O odroczenie, czy o umorzenie, czy o jakieś pieniądze, żeby mi pomogło państwo w zapłacie KRUS-u, chyba coś takiego, jakiś kredyt nisko oprocentowany. Kredytów już mam tyle, że wolałbym nie brać, ale jak będzie trzeba, no to będzie pewnie sytuacja zmuszała do tego, żeby znowu jakieś pieniądze zaciągać, zadłużać się. To, co się spłaciło w ciągu 2 lat, teraz się człowiek znowu zadłuży i znowu będzie ten sam pułap do spłaty. Czy będą wypłacane jakieś rekompensaty z tego tytułu, tak jak było ostatnio, nie wiem, czy to było 500 zł do hektara chyba. Chciałbym to wiedzieć. Oni jeżdżą na, delegat zawsze jedzie na komisję rolnictwa, także powinien być bardziej zorientowany, także po nowym roku jakieś informacje w styczniu wam przekażę, jak się rozmówię. Może coś ciekawego się dowiem, o czym
nie mogę przeczytać w mediach społecznościowych. No dobra, słuchajcie, teraz muszę tutaj to łożysko zbić i założyć nowe łożysko. Tutaj uszczelniacz mam nowy, żeby nie zapomnieć majster tego uszczelniacza założyć przed wkładaniem tu, nie? Teraz go wyjmę, zapomnę. Ten uszczelniacz pójdzie nowy. Miałem lepszą, fajną tulejkę. Takie tulejki grubościenne, słuchajcie, to ubarszcza na złomowcu za 2,50 za kilogram. Możecie sobie rur nabrać, jakie potrzeba. Zawsze w warsztacie jest potrzebne takie. Takie rzeczy są potrzebne w warsztacie. No i dobra. Łożysko zaraz nabijam. Majster, jakbyś mi wlał do tego koreczka oleju znowu. Troszkę oleju byś mi wlał. Pół koreczka. Dobra. No i gra. Tak, zakładamy nowe łożysko. Zaczekajcie, jeszcze zobaczymy, jak ono. Słychać, nie? Jak grzęcholi. O, mamy nowe. Mamy nowe łożysko.
ale oleju, żeby lepiej przeskoczyło. Się weźmiemy. Na razie mogę wziąć stare łożysko na górę. Muszę sobie przywieźć dłuższe te tuleje. Będzie mi łapać to. Tego nie mogę już używać, bo mi się zaciśnie. Mogę? Może. Szczelniacz nowy. Sprawdzę jeszcze, czy to jest to, co być powinno. (23 × 35 × 7). A ten nowy jest. Nie przeczytam na nim. Zobacz, Maćku. Już. 25 × 35 × 7. Dobra, taki sam jest. Widzisz? Widzisz, majster? No co? 25, 35, 7, 5, 7. Dobra. Dobra, to taki jest ten. Alfa. O, tamtego już nie czytaj. Wkładamy go.
i gra. Olejkiem posmarować. Wszystko musi być smarowane, żeby się nie zadarło. O. Teraz jeszcze to już wszystko mamy ładnie, wszystko pracuje. Teraz tak, jeszcze zostaje nam jeszcze, słuchajcie, wymiana tutaj uszczelniacza. Jeszcze ten uszczelniacz muszę wydostać. Teraz będziesz musiał mi trybikiem poruszać, żeby podać. Aha, no to dobra. Zresztą ja będę ruszał, to może też. No i dobra, słuchajcie. Wkładamy. Uszczelniacze są. Łożysko.
łożysko jeszcze sobie najpierw tutaj. Posmarujemy łożysko. Teraz napić to tylko. Musi być celowane na otwory. Musiałbyś teraz... Może będziesz uderzał mi tu młotkiem, by na szpilkę trafiło. Czekaj. No idź z tamtej strony albo co? Na co będę czekał? Muszę patrzeć, żeby mi tu... Raz z jednej, raz z drugiej trzeba. No. Ale... No, w ten sposób. Nie odchylaj, tylko tak, nie? No. Ale tylko to bijesz, ale już chyba jest... Już tu pomału... Na tej chwili. Z drugiej strony. Jeszcze delikatnie. Dobra, z drugiej strony popraw. Na równo z osiem tu. Dobra. Dobra. A już doszło. Wszystko ładnie pasuje. No i tak, drodzy widzowie, teraz zakręcam. No i mamy przykręcone. Mamy przykręcone ładnie. Teraz można sobie zrobić przerwę na papieroska, słuchajcie. Papieroska zapalić, no i będziemy go tutaj dźwignię wkładać i może go zjedziemy za niedługi czas. Za niedługi czas może go zjedziemy już. No co? Jeszcze dostaniesz, jak będziemy jechać. No. To jest nasz kotek warsztatowy. Kotek warsztatowy. Ładny jesteś. Zaraz dostaniesz. Zaraz ci dam. Dam najpierw kotkowi. Masz tutaj. O, zajadaj. To będziesz żałował. Może wody chcesz, czy co? Nie, on z kałuży się napił. No dobra, ja sobie, słuchajcie, zapalę papieroska. Mi się skończyły, ale majster mi przywiózł.
Dobry majsterek przywiózł. I mogę sobie szluga zapalić. Tak to jest, drodzy widzowie. Ciągnik już będzie w całości na Sylwestra. Jutro niedziela do kościoła. Wieczorem na białą salę. Dobra. Tu już majsterek to skręci i uciekamy do domu, słuchajcie. Także na nowy rok wam życzę dużo zdrowia, mało kłopotów, dużo pieniędzy. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.